Szlachetna Paczka to ogólnopolski projekt społeczny organizowany przez Stowarzyszenie Wiosna, którego głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W tym roku kontynuujemy pracę zeszłoroczną wolontariuszy, którzy reaktywowali tutejszy teren. Aktualnie mamy 8 wolontariuszy i około 30 rodzin, którym zamierzamy udzielić pomocy i wsparcia. Jak się udziela pomocy przez Szlachetną Paczkę? Przede wszystkim musimy otrzymać zgłoszenie rodziny, która jest w potrzebie. Takie zgłoszenia pozyskujemy poprzez ośrodki opieki społecznej, ale też poprzez kontakt z sołtysami okolicznymi. No i również osoby indywidualne mogą zgłaszać takie osoby potrzebujące. Od soboty 12 listopada można wybrać rodzinę, której udzieli się niezbędnej dla niej pomocy. Współpraca wolontariuszy z rodzinami polega na tym, że weryfikują oni najpotrzebniejsze ich potrzeby, a następnie tworzą opis, który będzie publikowany w bazie danych. W tym roku otwarcie bazy nastąpiło 12 listopada, także można zapoznać się z historiami rodzin i zachęcam również do angażowania się w pomoc tym rodzinom. Zwykle ta pomoc pochodzi od większych firm. Są to zorganizowane działania wielu ludzi. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Księstwa Siewierskiego bierze udział w Szlachetnej Paczce już po raz trzeci. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie dla nas, nauczycieli, zarówno jak i uczniów i rodziców. Wszyscy się w to angażują w jaki tylko sposób mogą. Jedni taką pomocą faktycznie praktyczną, inni datkami na ten cel. Myślę, że to tak nas wszystkich jednoczy w tym. Poza tym bierzemy udział w różnych innych charytatywnych akcjach. Między innymi pomagamy w akcji Góra Grosza. Zbieramy nakrętki, żeby pomagać też potrzebującym. Wspieramy nasze tutaj lokalne stowarzyszenie Bank Życzliwych Serc. Jeżeli się ktoś zwraca do nas z prośbą o pomoc czy o wpłatę na konto, to wspólnie z samorządem uczniowskim staramy się zawsze jakąś kwotę na ten cel przeznaczyć. Wolontariuszem Szlachetnej Paczki może zostać każdy, kto ma chęć i lubi pomagać. Uważam, że należy pomagać ludziom, którzy na to zasługują, którzy tej pomocy potrzebują. Powiem szczerze, jest to takie nakręcenie człowieka taką pozytywną energią. Jest też fajna współpraca między wolontariuszami, fajny kontakt z rodzinami, które po prostu odwiedzamy, staramy się im pomóc. Zostałem 2 lata temu wolontariuszem w Szlachetnej Paczki. Jestem ogólnie logistykiem w Szlachetnej Paczce. Staram się pomagać innym, no i to lubię też również. Za co odpowiada logistyk w Szlachetnej Paczce? Logistyk w Szlachetnej Paczce odpowiada za to, żeby każda paczka od darczyńcy trafiła do rodziny. Już niedługo weekend cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki. Finał odbędzie się 10-11 grudnia. Magazyny będą otwarte już 9 grudnia. Darczyńcy będą przywozić na magazyn paczki, które przy pomocy lokalnych ochotniczych straży pożarnych będą rozwożone do rodzin. Dzięki Szlachetnej Paczce każdy może podać pomocną dłoń potrzebującej rodzinie.